Cześć, witajcie, z tej strony Rawic, witajcie na moim kanale. Dzisiaj wam pokażę taką dosyć ciekawą funkcję, ale taką nietypową, jeżeli chodzi o telefony i smartfony z Androidem, a mianowicie drukowanie. Teraz sobie tak pomyślę, po co taka funkcjonalność na telefonie? Ja wam powiem, że tak może być przydatna, może być ta funkcja dla niektórych, gdyż na przykład jeżeli bo są tacy ludzie, którzy na przykład robią jakieś notatki albo coś na telefonie po prostu, albo tablecie, bo to do tabletów też się tyczy. Tu chodzi o Androida. Na przykład robią notatki albo jakieś dokumenty, żeby coś tam notują, bo jest Word na Androida też, swoją drogą też kiedyś w przyszłości wam go pokażę. Także spoileruję, ale to nic, dobrze. Będziecie przynajmniej wiedzieć, tego można się spodziewać jeszcze do mnie. Dobrze, wracamy do tematu. Pokażę wam właśnie tą funkcję drukowania, bo moim zdaniem dla niektórych może się to przydać, bo na przykład bo wiem, że tacy ludzie są, którzy coś tam notują, piszą, albo chociażby piszą w Wordzie, na przykład w Evernote, w jakimś takim notatniku i chciałby sobie też to na papier przenieść, na przykład do szkoły albo coś. No ale teraz sobie też tak też pomyśl, ale zaraz, mogę to zrobić przez komputer. Przecież tak, możesz to zrobić przez komputer, ale po co? Musisz podłączyć telefon do komputera, włączyć komputer, podłączyć telefon do komputera, skopiować pliki, uruchomić drukarkę, wydrukować, wyłączyć komputer i jeszcze coś tam, nie? A tak jak jesteś sobie w domu, masz telefon, masz też dostęp do komputera, ale masz telefon, zapisane jest tylko w telefonie, to po co uruchamiać komputer, kopiować pliki i jeszcze coś kombinować, jak można bezpośrednio sobie zrobić z telefonu. Tak, możesz tak zrobić, ale najważniejsze jest to, żeby nasza drukarka była podłączona do naszego routera. Żeby telefon, z oczywistych względów, żeby telefon mógł się z nią skontaktować, nie? Po sieci. Jeżeli drukarkę masz, a nie wiesz, że jest podłączona do sieci, albo nie jest w ogóle podłączona do sieci, to spojrzyj najpierw na tylny panel, czy posiadasz łącze Ethernet. Takie od internetu. Takie skrętkę, taka Ethernet, łącze Ethernet. Tak jak masz internet do komputera podłączony na przykład. Jeżeli tam nie ma nic podłączonego do tego złącza, ono jest zazwyczaj oznaczone LAN. LAN albo Ethernet, różnie się to oznacza, kolorem niebieskim, żółtym, nie, zaraz. LAN chyba jest żółty, a LAN jest niebieski. Albo na odwrót, ale nie ważne. Chodzi o oznaczenie RAM. Jeżeli tam nie ma nic podłączonego, to możesz kupić sobie kabel za 50 zł w sklepie, podłączyć metr albo 2 metry, zależy ile potrzebujesz. Możesz sobie podłączyć kabel drukarkę do routera, nie? I po prostu sobie skopiować, nie? Nie chcę akurat skopiować. Podłączyć drukarkę do routera i skonfigurować ją, nie? Ale z reguły się to dzieje z automatu wszystko, więc nie trzeba nic. Wystarczy ją wyłączyć, najlepiej wyłączyć taki sprzęt, podłączyć do routera i uruchomić ponownie. I podczas uruchamiania powinna automatycznie dostać IP z routera z automatu. U mnie się tak stało, więc nie ma problemu. Tyle, że ja jestem bardziej zaawansowany, więc sobie postanowiłem ustawić statyczne IP drukarki, żeby po prostu pamiętać, ale ty nie musisz tego robić i się nie będziemy tym zajmować, bo nie jest to konieczne. No, także jak sobie podłączyłeś już taki sprzęt do routera, zobaczyłeś, że jest w sieci, zazwyczaj powinna na routerze się zapalić lampka nowa, dioda. Na przykład jak podłączyłeś do routera podłącze 2, numer 2, to dioda się zapali, powinno się zapalić dioda numer 2 na routerze po uruchomieniu naszego sprzętu drukującego.
nie? I tak. I teraz chcemy sobie to na telefonie skonfigurować. A więc jedziemy. Trzeba zainstalować specjalną aplikację, która będzie komunikowała się z naszą drukarką. Ja wam to pokażę na sprzęcie od firmy HP, więc musimy zainstalować aplikację od HP. Ja patrzyłem na sklepie Play, są też aplikacje od Bradera, Epsona, Canona, Lexmarka chyba też jest, także większość drukarek, które posiadają obsługę sieci, sobie skonfiguruje też w telefonie. Niektóre droższe modele posiadają jeszcze obsługę Wi-Fi. Dzięki temu możesz sobie też skonfigurować taką usługę bezprzewodową, która się nazywa AirPrint, albo po prostu podłączyć po drodze bezprzewodowo po Wi-Fi. Ale ja tego wam nie pokażę, nie wytłumaczę, bo ja zawsze korzystałem z przewodowego połączenia. Bo ja uważam, że tak jest lepiej do mnie, więc on tego niestety nie pokaże. Instalujemy aplikację od HP. Ona nazywa się HP Print Service. Ja mam dam linka do tej aplikacji w opisie filmu. Instalujemy sobie to. Ona tam ma 20 mega tylko. No tam. To jest tak zwana usługa wydruku. Czyli to jest coś w rodzaju takiego jakby sterownika. Tylko to nie jest sterownik, tylko po prostu taki moduł, taki plugin do Androida, który dodaje obsługę właśnie drukarek od HP. Co prawda Android ma już to wbudowane. Przepraszam, muszę zatrzymać nagranie, bo tutaj jakiś błąd mi się zrobił. Przepraszam, raz musiałem na chwilę zatrzymać nagranie, bo muszę tu jakiś bug zrobił, bym mówił, aby nie było obrazu. Coś ostatnio sobie na telefonie zrobiłem ruta. Może mam nadzieję, że to nie powoduje błędów podczas nagrywania. Ale teraz jest dobrze, więc nie powinno być problemu. Zainstalowaliśmy sobie to i to teraz. Uruchamiamy sobie ustawienia naszego telefonu. Ja pokazuję to wam na LG V30. Dodam tylko jeszcze od siebie, że obsługa drukarek jest dodana została do Androida w wersji 5.0 chyba, albo 6.0, jeżeli się nie mylę. My na niej starsze telefony pod 3-letnie, 4-letnie takie usługi już powinny mieć. Moja Xperia M5, która tam ma chyba 4 lata już na karku, ona ma tam opcję dostępną, to sprawdzałem, więc powinna też na takich starszych telefonach ta opcja być dostępna. Nie musisz mieć super flagowego telefonu, najwyższej półki może być też starszy, tańszy telefon. Więc dobrze, zainstalowaliśmy sobie to, wchodzimy do ustawień. Jeżeli masz widok listy, tak jak ja, to wchodzisz w podłączone urządzenia, albo dodatkowe urządzenia, różnie się to nazywa. W różnych przypadku różnych telefonów różnie się to nazywa. U mnie się to nazywa połączone urządzenia. Zjeżdżamy na sam dół i szukamy opcji drukowania. Albo opcje drukowania, albo drukarki, no różnie się to może nazywać. I teraz tak. Jeżeli domyślna usługa drukowania to będzie włączone, to musisz to wyłączyć, żeby nie było konfliktu. Ja już to pozwoliłem sobie prędzej wyłączyć, żeby nie było problemu podczas nagrywania filmu, ale ty sobie to wyłącz, jeżeli to masz włączone. Jeżeli sobie zainstalowałeś usługę HP, to teraz mamy tutaj opcję HP Print Service. Klikamy sobie to. I teraz musimy uruchomić naszą drukarkę, żeby telefon mógł ją wykryć. Teraz wyszukuję naszej drukarki w sieci. Musimy ją uruchomić. Zaraz chyba sprawdzę. Uruchamiamy sprzęt. OK. I chwilę czekamy. Teraz przez chwilę będzie taki szum. Przez to, że moja drukarka się uruchamia, więc ja nie będę nic mówił, to by nie było żadnych niedomówień.
Po prostu czekamy chwilę. Aż pojawi nam się trzeci drukarka. Bo ona zostanie, powinna pojawić się tutaj na liście. Jest, jak widzicie, pojawiło się, ale muszę poczekać, nie? Uruchamy się tak długo, bo to jest drukarka laserowa. Musimy chwilę poczekać. A nie będziemy mogli kontynuować naszą zabawę. Możecie się też wypowiadać w komentarzach na temat tego rozwiązania, czy to uważacie. Dobrze, ale już jesteśmy w stanie. Czy uważacie, czy to jest dobre rozwiązanie, czy niepotrzebne? Ja uważam, że to jest fajne rozwiązanie i przydatne dla niektórych. Więc dlatego wam pokazuję. Dobrze, uruchomiła nam się nasz sprzęt. I teraz mamy tak. Wylistowane mamy. Sprawdzę tylko, czym się nagrywa tutaj. Jest dobrze. Mamy wylistowane nasze drukarki i teraz mamy tak, nazwę naszego modelu. W moim przypadku jest to LaserJet Pro MFP M177FW. Ja mam tam linkę też do tego modelu, sobie zobaczycie. Więc klikamy sobie teraz na tą model. Musimy się zgodzić na dostęp. Rozpocznij. I teraz nam się konfiguruje, właśnie dodaje do systemu nasza drukarka. Musimy chwilę poczekać. Pobieramy informacje o drukarce właśnie z sieci. Musimy, o, już się załadowały i mamy teraz tak, właśnie miniaturę modelu, informacje o adresie IP, stan gotowy, tutaj możemy już używać, szczegóły. Obsługa dupleksu nie jest nieobsługiwana, dostępnego wydruku. Bez obramowania też nie jest obsługiwane. Kolorowa jest obsługiwana. I zasobniki papieru pojedyncze, bo ja mam tylko jeden zasobnik. I toner jest oczywiście, tu mamy informacje na temat naszego tonera. I sobie jak klikniemy sobie toner info, to możemy sobie to kliknąć i przejdziemy wtedy do sklepu HP, żeby sobie móc kupić oryginalne tonery od producenta. Także to wszystko. I teraz co? No i teraz nic więcej już nie musimy robić. Już teraz możemy sobie tutaj działać. Czyli wybierzemy sobie jakiś obraz z galerii, żeby móc wam to po prostu pokazać. No muszę to coś zrobić. Wydrukować, nie? To więc otwieramy sobie galerię, bo ja tutaj akurat dokumentów tekstowych nie mam. Ale obraz, zdjęcia też sobie tutaj możemy robić. Mamy tutaj jakieś auto, proszę. No, jakieś tutaj mamy samochód. I co teraz? Załóżmy, że to chcemy zrobić sobie, nie? Wydrukować. I teraz co tu zrobić? Wchodzimy sobie na lewej w galerię, jeżeli chodzi o zdjęcie. A jeżeli chodzi o Worda, no to otwieramy Worda i tam wybieramy dokumenty. I normalnie wybieramy teraz opcję. Szukamy opcji menu. W menu szukamy opcji drukuj. Powinna pojawić się opcja drukuj. Jest, proszę. Dodaj lokalizację i mamy tutaj opcję drukuj. Klikamy. Czekamy chwilę, aż się tutaj nam pojawi. O! Wybieramy naszą drukarkę. Ja mam tylko jedną. Możemy też w przypadku mojego telefonu zapisać to jako PDF. Też ciekawa opcja, to może być przydatna podczas wysyłania mailem jakichś dokumentów. Wybieramy naszą drukarkę, wpisujemy liczbę kopii. Ja oczywiście zrobię jedną. Format papieru ja zrobię A4.
co możemy wybrać format papieru, orientację, poziom altypionowa. I jeżeli to jest dokument wielostronicowy, to możemy tutaj wybrać, ile ma być stron jeszcze, nie? I to możemy jeszcze, jeżeli mamy drukarkę z dupleksem, to możemy wydrukować na obustronnie, jeżeli to jest dostępne. U mnie to jest niedostępne. I jeszcze kolor, czy czarno-biały, nie? Więcej opcji to tutaj możemy zdecydować o jakości. Automatyczna, robocza, normalna i najlepsza. Te opcje się będą różniły w zależności od producenta naszego sprzętu drukującego. Zasobnik papieru, ja mam tylko główny, więc jest tylko taki dostępny. Rodzaj papieru, ja mam zwykły, bez obramowania. Jeżeli to jest obsługiwane, to możemy sobie to włączyć. I jeszcze skolowanie. Wypełnij stronę i dopasuj do strony. Jeżeli zrobimy wypełnij stronę, to całe zdjęcie nam się wydrukuje na całej stronie, a jeżeli zrobimy wypełnij dopasuj do strony, to zdjęcie nam się albo przeskaluje do rozmiarów strony. Nie? To już zależy jak nam tutaj. Jeszcze możemy doinstalować tutaj, jak widzę, do HP Smart, zarządzać drukarką, materiałami eksploatacyjnymi i skanowaniem. No, to może jeszcze zrobię kiedyś film jeszcze o tej aplikacji. Widzę, że tutaj jeszcze można coś zainstalować dodatkowego. I to się tyczy, te ustawienia się tyczą fotografii i dokumentów. Jakość automatyczna, najlepsza, mała, normalna i słaba. Wydajnik papieru, papier zwykły i skolowanie. Nie? No i załóżmy, że te ustawienia nam pasują. Tu jeszcze mamy menu, jeszcze jakieś ustawienia dodatkowe, to za chwilę na nich przejdziemy. Jeżeli te ustawienia nam pasują, to cofamy i klikamy na ten niebieski, zielony, ten cyjanowy guzik z drukarką, ten pod spodem. Klikamy to, tyk, OK i czekamy na rezultat. Za chwilę nam powinno wystartować proces drukowania. To jest normalne, że są takie opóźnienia, bo to leci przez sieć. Bo jak słyszycie, może jest wystartowało nam, nie? O, już papier pobrałem, bo już widzę, tutaj nam tutaj pracuje. Więc jak widzicie, poczekam może, bo to szumi. No, to poczekaj, bo to wiadomo jest. O, już wyszło. Teraz wam pokażę tyle, że... A to chwilę poczekam, bo to jeszcze hałasuje nam tu. Już przestało nam tutaj pracować, więc możemy sobie opowiadać dalej. Wezmę tylko kartkę i wam odpalę aparat i pokażę, jak to nam wyszło. Tyle, że proszę nie hejtować za jakość, bo mój sprzęt albo mam mało tego tonera, albo też niepoprawnie skalibrowany. Ale uwierzcie mi, wyszło jako taką, bo tu chodzi o tylko pokazanie, że ta usługa działa. Także proszę nie hejtować za jakość, bo to nie jest wina telefonu, tylko coś jest nie tak z tonerem. Jakby jak ktoś wie o co chodzi, jak to naprawić, to proszę chętnie zapoznać się z komentarzami. Ale proszę nie hejtować za jakość. Dobrze, no jak widzicie nam zrobiło, to włączę. No ja sobie to odłożę, żeby to mnie zaszkadzało, to może wyrzucić. Jak widzicie, usługa działa, można korzystać nawet z telefonu, by tylko wydrukować sobie coś. Nie trzeba na przykład
Tak jak na początku filmu mówiłem, nie trzeba podłączyć telefonu do komputera, żeby skopiować te notatki na komputer, potem robić z komputera, tylko można to bezpośrednio sobie zrobić z urządzenia z Androidem. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku iOS, iPhone'ów, ale mi się wydaje, że tam też taka funkcja jest. Ale nie jestem pewny, bo ja w iPhone'ami nie mam do czynienia, więc się na ten temat nie wypowiem. Ale ja się znowu będę powoli żegnał, jak będą jakieś pytania, to chętnie pomogę. Ewentualnie jeszcze na koniec mogę wam pokazać te ustawienia tej usługi. Co tam było jeszcze? To zaawansowane, nie, bo kogoś może zainteresować. Musimy zawsze poczekać, że się nam tutaj załadują te dane. Tam były jakieś dodatkowe ustawienia, mam jeszcze tylko sześć, te ustawienia, co tam mamy. Dobrze, i żeby wejść do tych ustawień, to trzeba chyba przejść jeszcze raz do tej galerii. Włączę tu jakieś zdjęcie. Tu menu, nie aparat, menu, tu, i tu mamy opcję, więcej opcji, i tu mamy ustawienia, o to mi chodziło, tu mamy jeszcze zakładki informacje, tutaj możemy przeczytać wersję tej usługi, licencję, układ, jakieś umowy i tego typu sprawy. Ustawienia papieru, tutaj wybieramy wybierz rozmiar papieru, sobie możemy wybrać rozmiar, które mają być dostępne, sobie możemy wybrać rozmiary papieru, jak widzicie, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale to trzeba oczywiście dopasować do obsługi, do skonfigurowanej naszej drukarki, także jeżeli nie wiesz, co tutaj jest wybrać, to lepiej nie wybieraj, tutaj nie zmieniaj nic, automatyczne wykrywanie, to polecam włączyć, to automatycznie nam dopasuje rozmiar, powiadomienie dotyczące materiałów eksploatacyjnych, pokaż powiadomienie, to nam pokazuje, jak będzie nam mało tonera albo mało czasu, drukarce, to nam wyświetli się powiadomienie na telefonie i jeszcze udostępni nam dane, tego nie polecam. Ze względu na prywatność. Wykrywanie, tutaj możemy włączyć Direct, żeby można było drukować właśnie przez Wi-Fi. I jeszcze zarządzanie danymi drukarkami. No to tutaj akurat po Wi-Fi ja nie drukuję, bo ja mam podłączoną przez kabel. Opcje dla przedsiębiorstw. No tutaj mamy jeszcze adresy IP, DNS, to sobie możemy zmienić. To już bardziej dla zaawansowanych. I domeny wyszukiwania DNS. No to nawet ja tymi opcjami się nawet nie zajmowałem, bo ja tych opcji nie potrzebuję. Jeszcze ustawienia zaawansowane. Tutaj możemy renderowanie wydruku, czyli przydatne, gdy jakość wydruku do wydrukowanych dokumentów różni się od oczekiwanej. No to sobie możemy włączyć, tylko że wtedy dłużej będziemy musieli poczekać, aż nam się to zrobi. I więcej prawdopodobnie tuszu albo tonera zużyjemy. Nie, tak ja się będę z wami powoli żegnał. Jak będą jakieś pytania, to proszę pytać. Chętnie pomogę, doradzę. Nie? Mam nadzieję, że będzie to zainteresowanie dość szerokie, bo jak się pierwszy raz o tym dowiedziałem, to w głowie pomyślałem, o, to będzie dobry pomysł na film. Więc sobie właśnie postanowiłem taki film nagrać dla was, żebyście sobie mogli zobaczyć. A jeśli już mogli żegnam, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!